No dobra, idziemy, bo gdzieś tutaj jest ta mała Wenecja. To zobaczmy to od razu, jak to wygląda. Co mógłbym takiego polecić? Nie wiem, czy polecić mogę podpowiedzieć. Jak nie, nie chce ci się czytać, nie znasz za bardzo historii, nie chce ci się tego wyszukiwać, to myślę, że fajnie by było, się opłaci wziąć sobie jakiegoś tura, przewodnika. On tam chyba kosztuje, nie wiem, 60 manatów, to jest jakieś 30 euro i masz cały dzień te wycieczki od 8 rano chyba do 8 wieczoru, możesz sobie wybrać jakie i on cię zabierze w te najbardziej popularne miejsca, tak jak pierwszy mosk, jaki tam powstał, zabierze cię do tego miejsca, gdzie te ognie się palą, tak, gdzie ten gaz, zabierze cię na wulkany z tym błotem, wiecie, cały dzień masz zorganizowany i to jest liczone bilety. What the hell? What a kind of underground it is, eh? And I don't know what does it mean, Formula One. They have this Formula One here, Grand Prix in Baku. When? Every year in the town. They close this town, all these roads, and they chasing each other, racing drive. This Formula One, what this they Formula One, yeah, in Baku. Always? Yeah, yeah. The what? Baku is one of the city who belongs to this Grand Prix. Very popular, and they're riding in the town. They close the town in the town. Wow, that can be really cool. That way some hotels are expensive. They have view of this with the balcony on the road, and you can every year it's season, and they go like Italy. I don't know Baku. I think so. This. Ale tunel robi wrażenie, tak? Zobaczcie, jakie przejście pod ziemią. No i tak jak nie dokończyłem. I także fajnie sobie by było wziąć takiego przewodnika i masz z głowy, siadasz, oni przyjadą do ciebie do hotelu, odbiorą ciebie, wywiozą cię wszystkie te miejsca, jakie tu są. Jakieś te popularne sobie możesz wybrać i masz zbanie, nie musisz samemu jeździć, kombinować, szukać transportu, płacić bilety wstępu. Mniej więcej to ci wyjdzie tyle samo, a może i nawet drożej, jakbyś to sam chciał odwiedzić. Nie z takim przewodnikiem, a on jeszcze ci opowie. A są przecież teraz takie te różne wycieczki, że nawet jedzenie jest wliczone, bo tam znaleźliśmy za 100 tych manatów, czyli 50 euro od 8 rano do 9 wieczorem, jakieś tam muzea razem z wyżywieniem, ze wszystkim. Także możesz sobie spokojnie naprawdę fajną wycieczkę tutaj zrobić na miejscu i nie musisz kombinować, że sam pojadę tu, wiesz, kupię za tyle tam bilet wstępu i to ci wyjdzie jeszcze więcej i będzie i się namęczysz w ogóle, wiecie, i tak dalej, i tak dalej. Jak masz 20 lat, to spoko, jak już masz 40, to... Oh, how this looks, this... Wow, my God. This is good view for this flame tower, eh? In the night when they put... Wow. Oh, you see Venice, front of you. Wygląda urokliwie. Oh, look like what a pollution it is. Last time it was so clearly crystal. Oh, so view. Today is not the day for the view? But this side is very clear. Oh. Tak i tak jeszcze zostajemy na 2 tygodnie. Przyjechaliśmy na tydzień zobaczyć jak tu jest i potem zdecydować co robić. No i zdecydowaliśmy, że sobie jeszcze 2 tygodnie tu zostaniemy. Bo jeszcze jest parę miejsc, do których chcielibyśmy pojechać, zobaczyć i odwiedzić. No little Venice, no. Venice without boat. Three manat. And this? Something like this Valencia. Yeah, also this boat was something cost like 5 euro. Something like this for a boat, eh? Half hour was something. Yeah, yeah. Oh. It is. Oh, mask of truth. Oh, not that bad to take. This little Venice is very little Venice. I was thinking we can walk somewhere, but you practically see everything already. And they have some restaurant here. What a view. No dobra. Wow. Oh, what I like out here, this quiet. This building, it's finished. No i wygląda i taki to pasaż. Okej, okay, no i to. To jest ponoć centrum handlowe, tak? To są sklepy, to też jest jakieś popularne bardzo. Nie wiem dokładnie jakieś historii. Ale idziemy podejść, zobaczymy co tam jest. A tutaj mamy Muzeum Dywanów. Zobaczcie na ten budynek jak to zrobili. On po prostu zwinięty dywan taki.
Bardzo zabawne, fajnie to jest zrobione. Super architektura razem z tymi płominami. Kurde, no robi wrażenie po prostu widok. No. Okay. First we go to this shopping mall, see? Yeah. And later we come back. Yeah. No dobra. Obieramy inny kierunek. Najpierw zobaczymy ten budynek, a potem będziemy wracać tam. Aha. This look crazy. Zobaczcie, jak ten budynek wygląda z drugiej strony. Taka zwinięta rolada. Jestem ciekawy, ile bilet wstępu kosztuje. Ale nie wiem, czy uda nam się tam wejść, no bo bilety tak, kurde, powiem wam szczerze, to są takie europejskie, no 8 chyba euro za osobę, po 10, zależy jakie miejsca. No to wiecie, no w dwie osoby to wejdź tu, wejdź tu, wejdź tu, to trochę kosztuje, także chcemy sobie wybrać tylko jakieś takie poszczególne, które naprawdę nas ciekawią. A może musimy popatrzeć w internecie, może mają jakieś, w jakieś dni darmowe wejścia, nie wiem, pierwsze niedziele, ostatnie niedziele, czy coś w tym stylu. Ale na pewno okolica tutaj ciekawa, żeby przyjść, bardzo nowoczesna. Ah, wow, you can see. They make this well, eh? You can see me? Yeah. If you will be have new Samsung, you can make good zoom, eh? Oh yeah, 100%. Yeah. Fajnie to zrobili, te odbicie tak fajnie reflektuje, możesz cały ten budynek zobaczyć, dywanów, to miasto tam widać stare. No kurde, dobrze zrobione, zaprojektowany budynek, mimo to tamto, no. Trzeba powiedzieć, że fajnie to zrobili. Dobra, no co, wejdźmy do środka, zobaczmy, jak to mniej więcej wygląda. Niby jakieś centrum handlowe, tak? Jakie to okolice. Sobota, bardzo spokojnie. What time is? 11 godzina, widzicie, nie jest to jakoś super tłocznie czy coś. Very futurist. You can take the bar, look at that. Can I? Yeah. Można zjechać z powrotem sobie na rurze. Nie wiem, czy to dla dorosłych, czy tylko dla dzieci. Zobaczymy, jak to będzie. O, mają fontannę tutaj taką, multimedialną. No dobra, jedziemy na górę zobaczyć. Ciekawie, ciekawie. Do you wanna try the slide? Yeah, well, because it's nothing else to do here, no? Yeah, I already stopped the sweat. You already start to sweat? Let's see. Tak, maksymalnie 110 kilo. One drive, nie? Yeah? Yeah. Yeah. Okay. Please see. Your friend name? Wow, I already start to sweat. Skary? Aha, kilo. Okay. This is down. Okay. Aha, grab like this. Yeah. Okay. You ready? Yeah. Alright. Good luck. Thank you. You're welcome. That was good one. To było niezłe, to było naprawdę spoczko. Zabawa. No, coś się dzieje. Czekamy na Lucy. Aż wyjedzie, zobaczymy, co się będzie działo. You like it? It's good one, no? You can hear how I screaming so much. Oh my god. Oh, it was fun. Oh, it was very fun. I just sit so bad. Dobra, wyszliśmy z tego centrum handlowego. Taki to widok. No niestety dzisiaj jest smog duży. Nie jest to tak przejrzyste. Jak było dwa dni temu. O! 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 Where he come from? O! Where he gone now? Hunting!
So long he can handle underwater? How fast is that? No, no. Tak to wygląda. It's a little too hot on the sun. This is it. Dobra, znaleźliśmy sobie taką miejscówkę, żeby w cieniu usiąść się, napić czegoś. To jest bardzo fajna lemoniada. Miętowo-cytrynowa, limonkowa. Naprawdę, koi spragnienie niesamowicie. Wow. So, January, you like the town? Yeah, it's not enough for one week. Oh yeah, especially it was sick, right? 2 days it was raining and sick, no. Many things to do. Yeah, surprising, no? Dobra, idziemy może, wyjdziemy na punkt widokowy, jaki tu mają. Zastanawiamy się, nie jesteśmy pewni, ale może tam się wbijemy. A jak nie, to następnym razem, ale jesteśmy tu niedaleko, to chcemy podejść i zobaczyć, jak to wysoko jest. I czy damy radę, czy nie. Ua! Baku! No, fajne, miłe zaskoczenie, bardzo atrakcyjne miasto, można spokojnie tu przyjeżdżać, fajna atmosfera. Dobra, znaleźliśmy chyba wejście na górę, schodamy. In Chang'an we didn't go to the mountain, we didn't training, so now we have. Mają oczywiście taką kolejkę, też sobie można wziąć, sobie wjechać na górę. Jest atrakcyjnie, no nie ma to tamto. Let's go. Just beginning.